Witajcie serdecznie, wędkarstwo, idziemy na ryby. Jesteśmy na Worsboro. Siema, hej. Razem z Jarkiem. Jarek będzie pieso. Pierwszy karp w UK? No, najprawdopodobniej. No, oby, no tutaj musi złowić, bo zobaczcie, jesteśmy na moim miejscu, bardzo się cieszę. Jesteśmy tu w naszych krzaczorach. Poszli Anglicy po rozum do głowy, przenieśli barierkę tutaj. Tam jest zapadnięty brzeg, a tam mówiłem ostatnio, wiecie, tam widać w oddali. Także tu mamy nasze zaczepy, mamy naszą taką pseudo, taki półwysep. Widać, że się spławia rybka, nie? No. Ale w zasadzie tak wszędzie, i tu trochę, tam, nie? Pewnie, pewnie. Będzie dobrze, tak. Ci mówię. Jeżeli się nie trą, jeżeli woda nie kwitnie, to połowimy. Musi być dobrze. Warunki będą dzisiaj piękne. Pogoda dopisuje jak na razie. Tylko musi być trochę wiatru i wtedy będzie spoko. Ogólnie to tak, rozkładamy się, na razie wszystko w fazie jeszcze wstępnej. Słuchajcie, będziemy dzisiaj z dwie wędki, łowić na dwie wędki. Jedna wędka standardowo będzie slop, będzie śmierdziuchowanie. Druga wędka będą kulki, będzie konkretnie zanęcone, duże pelety i duża przynęta. No, mam nadzieję złowić tego większego dzisiaj. Zaczynamy, rozkładamy się i przechodzimy do najlepszej części. Zobacz, takie dwa miksy mówiłem, jeden na grubo. Jednak tym małym spompkiem to ciężko będziemy na grubo nęcić, bo to jest naprawdę wersja mini. Ja go używam do szybkiego łowienia. No ale nie mamy karpiówki większego spompa, więc trzeba będzie jakoś tu co najmniej połowę tych kulek podnęcić. Tam na otwartej wodzie myślę, gdzieś tam. Na krótką wędkę na cypelku, tu obok Jarka. Będziemy, mam nadzieję, no łowić te karpie. O, tak to wygląda, nęcimy. No to zaczęliśmy łowić dwie wędeczki zarzucone. Flagman Arma daje 4,2 metra i kołowrotek Arma daje Big Pit, już lewa wędka. Mówię, bo się zawsze pytacie. Druga wędka to jest Browning Backfire Method Mania. Kołowrotek Browning Black Viper. Jedna wędka bliżej tu drzewa na koniuszku, druga bardziej na otwartej wodzie. Ponęcone było, powiem szczerze, niezbyt celnie, bo tutaj miałem krzaki u góry i gdzieś tam te loty się troszeczkę nam nie szły za dobrze. No ale może to dobrze. Ważne, żeby się karpie zwabić, żeby się kręciły. Na pewno było widać dużo ruchów na wodzie i tutaj między nami a tymi zaroślami. Na środku wody, wszędzie praktycznie było widać, jakieś karpiki się ruszały. Tak więc miejmy nadzieję, że uda się coś złowić. I tutaj obok Jarosław, zaraz też już zarzuci. Kręcimy. Już kręci. Kręci zestaw i jedzie. Działamy. No. Myślę, że czeka nas fajna sesja, a to się okaże. Słuchajcie, bo zaskoczyła gruba wędka z dużą przynętą, ostro posiane było. No nie czuję, że to jest wielki karp. No ale jest, to się liczy. Liczyłem, że jak tu będzie branie, że to będzie większa ryba, ale widać, że jednak nie ma chyba jeszcze takiej aż. Ale no zobaczymy, zobaczymy.
Trudno powiedzieć. Bo na początku zdawał się naprawdę fajny. Teraz już strzałówka poszła, już mamy go blisko. Widzicie, nie jest wielki. A na przynętę naprawdę ogromną wziął. Przynajmniej na moje realia. Mały, kurde. Miały być wielkie, a są małe też tu. Szkoda. Idziemy do centrum odhaczania. Widzicie, na sticky base pije na apple, ananas i butyryk na to wzięło. Zobaczcie, spore to są kulasy. Już go odbezpieczymy. Oj, ty. No, karma, duży pysk. Może dwie trzeba założyć, żeby tych małych nie było. Bo wiecie, ja tu przyjechałem dzisiaj co najmniej dziesiątkę złowić. Taki był przynajmniej plan. Dobra, prezentacja. Ładna rybka waleczna. I ty też przyjdziesz bliżej, tak jak go wypuszczam, ładny. Masz to ładnie ujęte? Super, dzięki, Jarek. Dobry. Jaki chlapaczek. Jest kolejny. No, w miejscu, gdzie powinny być duże, fajne, waleczne karpie, na duże przynęty zanęcone kulkami. Taki przedszkolaków cały czas łowimy. No, ale jest zabawa. Widać, że smaczą mi te kulki. Czekaj, bo to nie było. Teraz Jarosław foluje. Na twojej wędce, no ale byłeś zajęty, to złapałem. No, to jedna za drugą teraz u mnie. No, tak jak mówię, jak dobrze się wpasuje, to dwóch wędek tu się nie ogarnie. Co? Panie, będzie aż taki, no, tak jak tamte, no. No, pewnie będzie taki sam, a przynęta dwa razy mniejsza, nie? To ciekawe. Tutaj możecie zobaczyć backfire'a w akcji. Ale fajnie taką rybę. Ładna, bo jest taki miękki. Fajny jest ten kijek, no. Mały chyba, co? No, on jest mocarz. Ładnie rzuca. Jak ci się holuje taką rybę? Fajnie? No. Szfrajda? Jest mocny. No pewnie, to nie płoteczka, nie? Oj, ale fajnie tak ciągnie dosyć. No, może taki być. No, naciągną, tak. I te małe też. No, czekaj. Znaczy, rozmiar tych ryb jest taki sam, niezależnie od miejsca nęconego i sposobu kulki czy coś. No, miejmy nadzieję, że to się zmieni, bo bez dyszki dzisiaj nie wyjadę stąd. Musimy siedzieć do jutra. No, chyba największy, co? Dzisiaj. No, taki podobny do nich wszystkich. Uśmieszek. No. Mamy dzisiaj Eldorado, słuchajcie, będą ujęcia kiepskie, dużo holi, tak jak mówiłem w tym ostatnim filmiku, stąd, że lepiej jest mniej tych ryb, bo wtedy fajniejszy materiał będzie nagrać. Ale super, nie, mam nadzieję, że teraz jest coś większego. Powiem wam, że ładnie te sticky baits ładnie idą. Jest to smak ananas i jen butyryk acid.
No to będzie mój największy tu dzisiaj, tak podejrzewam, jak na razie. Słuchajcie, największy jak na dotychczas dzisiaj, więc technika pomału zaczyna się rozkręcać. Fajnie walczył, na pewno najwalczniejszy, no ale to jest łuskacz. A łuskacze już tak mają. To brzydko zahaczone jest jedynie. Powiedział. O! A taki fajny, długi, waleczny, piękny karpik. Bardzo spięty. I wypuszczamy go. No. Malutki, nie wsteczny, tylko tu ładnie, o. Waleczny był skubany. Dobra, słuchajcie, donęcamy. Ja już teraz rezygnowałem z dwóch linii, łowimy na jedną, ale zrobiłem jeden miks do nęcenia. Te karpie, czy małe, czy duże, to tam są wszędzie. I zrobimy tak, że po prostu trochę więcej tego towaru teraz zanęcę. Jeżeli chodzi o kulkę, to widzicie, tu tak selektywnie bardzo idzie te buchubery. Znaczy się nie buchubery, tylko pokazywałem, więc widzieliście, styki. Bardzo dobre przynęty moim zdaniem. No i co? No i nęcimy. Mamy 2700 minus 520 siatka, bo z tymi tarami jest problem. 2 kilo gdzieś. 2 kilo jest, pokaż Jarosław go. A waleczny bardzo dobrze, mocno, bo tak byś mi ciekawy, ile taki. Ale już poraniony. Łuskacz. Ale chyba to. Dawaj na matę. I tak zrobimy, bo on jest za bardzo. Dawaj ładnie tu go do filmu. Taki 2-kilowy łuskacz, a bardzo, bardzo przyjemnie ciągnął. Nie myśleliśmy, że on będzie masywniejszy, cięższy. A to ma 2 kilo tylko. Taki fajny karpiczek, dobra. No i dawaj go. Buziaczek. A twoje, to fajnie, dobra. Pięknie popłynął, ojejku. Poszło papu do wody i od razu branie mi się pojawiło. Także widać, że ryba bardzo dobrze się reaguje, żeruje. Przed tarłem, nie? Bo jeszcze tarła nie było. Tak myślimy. No. Tak, więc one tutaj będą szaleć dzisiaj cały dzień. To wiesz, to jest druga sprawa, że cały tydzień było ciepło i ta woda jednak się nagrzała fajnie, nie? No. I one tutaj jednak na tą truciznę wychodzą. No tutaj tak zawsze, ten maj tutaj jest najlepszy. Ciekawe jaka będzie sztuka, czy w końcu. No kurde, jest toporny, to na pewno. Tylko że zmieniłem wędkę teraz, browninga mam sklipowanego, po prostu fajnie mi się rzuca, nie muszę tak daleko. Większa frajda z holu. Bo tu u góry mamy drzewa, wiecie, i haczyłem trochę armadailem. No, zdecydowanie karpik fajniejszy. No słuchajcie, jest fajna ryba już. Słuchajcie, jest już fajny karp, wielki pysk ma. Duży. Także technika się sprawdza, nęcenie działa. Zdecydowanie widać, że jest piękny. Dawaj teraz, żeby mnie... O. Piękny, jeszcze nie jest mój największy tutaj. Ale jest, będziemy ważyć. I zobaczymy. Ile? Minus 520, nie? Widzisz, 6. Ile ma? Bo ja nie widzę. 6, 15, 6.
No weź pójść to, o tak. A 6,5. 6. No, 50. No, 6 kilo i tyle. Zobaczcie, to jest karp, który ma 6 kilo. A wydaje się całkiem masywny, nie? Dobra, wypuścimy gościa. Fajnie, jestem zadowolony już. Już coraz większe są. Także słuchajcie, kolejna rybka. Wchodzą jak masło. Proszę bardzo. Chciałem wam pokazać zestaw. Tu mamy podajnik, no, Preston 45 gram, bardzo prosty przypon 0,20. I tu mamy haczyk, bardzo fajny haczyk Kamasana, rozmiar 10. Tak jak powiedziałem, kuleczka cały czas od początku jedna i ta sama, niezmieniona. Bardzo prosty i mocny zestaw, specjalnie sam wiązałem włos i przypon właśnie w celu łowienia większych karpi. Zwykle łowię to na 14, haki 12, dzisiaj mówię grubiej. I idziemy do wody z tym. No, kolejny rzut, kolejna dawka porad, jak złowić więcej karpi. Przede wszystkim prostota, prosty towar. Druga sprawa, miejsce. Miejsce jest najważniejsze, jak są ryby w danym miejscu, to jest spoko. Tutaj miejsce jest specjalnie dzisiaj wybrane, proste, płycizny, karp niedługo będzie się tarł. Wiadomo, że tutaj będzie się gromadził w największej ilości i że tu po prostu będzie dużo ryb. Druga sprawa, celność to podstawa i klip. Czyli nęcicie cokolwiek, czy łowicie na metodę, z klipem zawsze jak najbardziej punkt. Tutaj teraz dobrze było widać, że po nęceniu punktowym podajnik podany dwa razy w to samo miejsce, dwa rzuty, dwie ryby. Teraz mamy trzeci rzut i czekamy. To naprawdę działa. Jeżeli macie wyniki nie łowiąc z klipem i wam się podoba, to sobie tak łówcie, ja wam nie każę łowić z klipem. Ale jeżeli wam się nie udaje nic łowić, jest słabo, coś jest nie tak, spróbujcie wtedy założyć klip, punktowo zarzucić podajnik z 2-3-4 razy na szybko, nawet co 2 minuty. Zobaczycie, że wam się wtedy wszystko odmieni w myśleniu. Nie, Jarosław? Tak jest. Tak jest. Jarosław też ładnie łowi, zadowolony. No, coś się dzieje, ale teraz mnie słabiutki. Teraz słabiej, no to dam ci z pompa sobie do spomp trochę. No. Albo poprzerzucaj częściej, nie? No. Także mamy dwa kabaneczki. A i mamy. Pięknie. Dwa karpiszonki. Akurat nam razem się udało. No fajnie. No Jarek myślał, że jego to jest dyszka, bo belkę ciągnął, no ale no niestety, niestety ale na razie nie. Piękne, dobra. Naprawdę piękne. Wypuszczamy je. I one sobie wyfruną. Jeden poszedł. I drugi też. Pięknie. To jest ten sam moment wypuszczania. Jest najpiękniejszy. Piękna rybka. Poszedł. O. Po kwitym śniadaniu, można powiedzieć, nasz kolega Dawidek, uśmiech. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Odsypią. Ale noga tutaj jest, widzicie, taki sposób, tu noga jest, jak jest branie, to ja czuję i się budzę od razu. No, ta metoda, no. Czy jak to nazwać? No, na syrę to jest. Na syrę. No słuchajcie, ostatnia chyba już rybka, którą pokazujemy na filmie, bo no jest ich bardzo dużo, jest Eldorado. Bardzo fajnie. Największy 6 kilo. No nie udało się złowić dziesiątki póki co. Już jest bardzo gorąco, słońce świeci. No, będziemy kończyć po prostu. Myślę, że jeszcze misja jest do zrealizowania, żeby złowić tego 10-kilowca. Podobno największy tutaj 13 złowiony. A tylko próbować. Kto go złowił, nie wiadomo, ale. O. Myślę, że Jarek się wyszalał w końcu. Też tak jest. I
tym miłym akcentem, słuchajcie, zakończymy dzisiejszy filmik. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie o łapce, to jest nagroda, subskrypcji. Napiszcie komentarz i zapraszam do następnej wyprawy. Cześć. Dziękujemy, hej.